Na naszym terenie działały dwa sztaby, karkonoskiego chówca ZHP i przy karkonoskim sejmiku osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu zbiórki wolontariusze zanieśli puszki do sztabów i zaczęło się wielkie liczenie. Na początek zbieramy oczywiście puszki od wolontariuszy, przychodzimy do tego pomieszczenia, zbieramy się w dwuosobowe zespoły, które wyposażone są w bilonówki i przeliczają każdą z puszek za pomocą, niektóre za pomocą liczarek, jeśli chodzi o takie puszki z większą ilością drobnych. Wpisujemy to potem do systemu, segregujemy na nominały do wiader i potem wiadra jeszcze raz kontrolnie sprawdzamy, czy zgadza się z bilonówkami. Co ciekawe, do puszek trafiały nie tylko banknoty oraz bilony, ale inne kosztowności. Dokładnie tak. Oprócz pieniędzy osoby darujące do puszki wrzucają również różnego rodzaju precjoza, które są po każdym finale przytapiane na serduszka, które można wylicytować przez portal Allegro. Po godzinie 9 rano znana była już deklarowana kwota, jaką udało się zebrać w trakcie tegorocznego 26 finału. W tym roku jest to 130 413 zł i 83 grosze. Chciałbym zauważyć, że kwota deklarowana, jak sama nazwa świadczy, jest tylko deklarowana, bo tak jak przekonaliśmy się na przykład w roku ubiegłym, różniła się oczywiście na plus o 7 tysięcy. Czekamy jeszcze na oficjalne przeliczenie i potwierdzenie kwoty. No. A z tego, co wy policzyliście, to ile pieniędzy udało wam się zebrać waszemu sztabowi? No jest to rekord, którego nawet się nie spodziewam. Jest to ponad 155 tysięcy. W sumie daje to rekordowe 285 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało się zebrać 215 tysięcy złotych. Tak więc wynik został poprawiony o 70 tysięcy złotych. Wszystko dzięki mieszkańcom naszego regionu. Na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogółem jest już ponad 81 milionów złotych.